Adrian. Co ty chcesz ode mnie? No przywitaj się z widzami. Dlaczego zawsze ja mam się z nim widać? Może raz ze mną ja się przywita. Ja się mogę z nim przywitać, jak chcesz. Siemanko, zapraszam na mój kanał, by polski spo... Przyjechałem z robotu graplerskiego na Opus MMA, na którym pierwszy trening będzie palny. Co to jest? Nie wiem. Kupiłem na bazarze. Przepraszam was, bo dzwoni szanowna małżonka. Poczekajcie, muszę żonę wziąć na głośniku, bo żona prowadza auto do garażu, a sama się boi. I muszę ją coverować za telefon. Co prawda mam 400, a takie bi 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 i jem. Patrycja, co się stało? Nic. To drzwi. Co ty czekasz? Takie czempiony to u nas na każdym osiedlu. W swoim rekordzie mam dwóch Ukraińców. Konstanty Linnik i Władysław Szymański. To dwóch mocnych Ukraińców. Oboje mają obecnie ujemne rekordy. Nie, Konstanty Linnik ma 22-14. Moje pytanie to robi ze wzale gimnastycznie się i walki tego wieczorek. Bo się boi się odbudować. Ja uważam, że Paweł z Konstantynem Linnikiem zrobiłby decyzję. To jest życie w małżeństwie, moi kochani. Właśnie coveruję małżonkę, jak parkuje auto w garażu i że ja muszę wiedzieć, słyszeć, co tam się dzieje. Uważaj, bo to się kręci na vloga, no. Żona, bądź grzeczna. Bo nie bądź taka jak zawsze, proszę cię. Słyszeliście to? Co to tak szybko pika? Żona, wszystko w porządku? Brawa dla małżonki, zaparkowała. Idziemy, chodź. Jestem little tired. Co się dzieje? Dojechali mnie w Koszalinie, nie mam siły. A to możesz w końcu powiedzieć, co się stało wtedy, jak mnie nie było? Gdzie? No, w Koszalinie. Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, bo mnie dolą. Do Koszalina i po pierwszym dniu już miałem wracać. Mówię, zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Ja zawsze marzyłem, żeby na obozie tyle osób, żeby jedna ściana była zapełniona cała. Witam serdecznie. Na piątej edycji już. Witam. Miało nie być piątej edycji, ale jednak jest. Przeszło 100 osób mamy na obozie, więc w sumie rekord. I to mocno pobity rekord, więc na pewno będzie solidnie z tym porobić. Andrzej, jak będziesz chciał mnie obalić, to patrz. Obronię to. Idziemy sobie trzyetapowo. Zaczniemy sobie nad trzymaniem pozycji z uderzeniami. Przejdziemy sobie potem do płynnej pracy. Z uderzeniem przechodzić sobie do przejść. Półgardy, wszystko będziemy szukać boczną. Potem sobie poszukamy przy tym, jak zaczyna nam blokować możliwość przejścia tej gardy. Półgardy, dwie opcje poddania i jeden tam jak starczy czasu. Ciekawa opcja, kto się... To już by był jego profesjonalny koniec. Pracujemy sobie, zaczynamy uderzać, on mi otwiera. Przykładam, od razu idę głową na drugą stronę. I to dla was, widzowie. Miała być cztery koplata, ale dziabł się nie skręcił. Z lakiem parzę cały czas. Ale znaczy... nic nie było. Nic, a jak mówi, to mówi źle. To się nazywa podwójna balacha. Santeri widziałem, to robi. Co tu się dzieje? Chodzi do siadu, tak? Kontroluje i robi to. Kontroluje dwie ręce i na którąś chodzi, no zobacz. A dobra, to wiesz, chodzi. No na dwie nie wejdzie. To jest takie double trouble, ale na dwie ręce. 40-letniego prospekta z szkole. Kiedy debiut? Już był. 12 kwietnia. Już był. No, main event. To Pawlak nigdy nie miał main eventu. Ma TV, że on pojechał raz do Koszalina. Już się wymądrza. Pawlak pół drogi nas uprzedzał. Pawlak uprzedzał nas pół drogi. Bartosz będzie się mądrował. Bartosz się wymądrza. Był w Koszalinie na parterze. I teraz cały czas się wymądrza. Podobno Paweł to przewidział w aucie. Się wymądrza zawsze, ale później wychodzi tak, że... Kliczuję całą walkę. Przynajmniej się nie cofa. Ale zobacz, ludzie, jak ja wyglądam po walce. Model z Victoria Top Secret. To jest sparingówki. To nie ma sparingówek. Robi tylko jiu-jitsu. Nie uderza. A cała reszta. Jesteśmy na obozie MMA, więc mamy kulanki. Mamy uderzenia. Co
robi? A, z wam synem. Co się stało? Przetarłem się, już mam dość. Teraz dorwać drugiego z tego kanału, ale schował się. Ja go zachęcę na trzecią. Zacząłem od dużego, a skończę na tym mniejszym. Najgorsze za mną. Nie, no co, po co? Chcesz zrobić? Widzisz, kurwa, to mi się podoba, to jest zawodnik. Mam nadzieję, że się przestraszył piesków. Żeby coś, to dam mu fory, bo się zmęczyłem, on odpoczywa. Coś nowego, bo ja zawsze tylko po pierwszej rundzie. Wielu na tym poległo. Jeden w poniedziałek. Przegrałem. Dobra, odklepą mnie raz. Ale muszę zgrywać pozory, bo za kolejną walkę się bijemy, nie? Więc niech myśli, że jestem słabszy. Czerwony smok kontra Octopus Łódź. Sprawdźcie sami. Nie śmiej się. Chłop, fajnie ruch z chłopakami. Jutro. Adrian. Jeździłem po wałczu, szukałem szczęki. 15 minut. Znalazłeś tą szczękę? Jak mi napisem? Z zębami wilkołaka. Słyszałem, że robi się ciężkie rundy. Ty w sumie słyszałeś, że Adrian chciał być ze mną w parze, ale mówi, że bez sensu, bo dzisiaj modrował tylko. Także wolę robić sam wtedy. W takich sytuacjach. I dalej nic nie umie. Co nie, to potrafię. O kurde, matko jedyna. To pan ćwiczy? Coś nieco z potrzebie. A mi powiedział Mati tak. Pierwszy raz robił z gościem takim, co tylko mówił o sobie. Mówi, że walka z Parnasem była dobra. O tym nie gadaliśmy. Dla mnie była dobra. Jakby ta walka wyglądała? Go trzymał pod siatką. O tak, sędzia Brąder! To nie walka, on się nie chce bić. On się boi mnie, więc nie podszedłby nawet. Patrz, tylko to. Ty byś się podszedł. Patrz tu, no. To spójrz mi, zobacz. Gdzieś na fronty dostał. Kiedyś ta walka dojdzie do skutku. No ja cały czas nią proszę, KSW. Za grube pieniądze. Ja poczekam jeszcze 2 lata, bo już teraz ledwie się trzyma. Więc za 2 lata to będzie łatwa walka. Gdy chciał dorobić jeszcze za 2 lata, będzie takiego inwalidę. Ja poczekam jeszcze 2 lata, bo wtedy to będzie łatwiejsza walka za 2 lata niż z Konstantinem Linikiem. Widzowie, ocencie to na off-seasonie ciężkim. Weź to wytnij. Zablokują mój kanał, powiem, że gorsze to jest niż ataki na zwierzęta. A wczoraj mamy właśnie mówił, że lubi owczarki. No mam nawet owczarkę. A wiecie co jest najlepsze? Że zawsze wiedziałem, że jest trochę o tym, że jak była właśnie ta afera z Popkiem, to właśnie mi pies uciekł wtedy z domu. Serio mówię. I boję się trochę. Że Popek czy nie przejeżdżał przypadkiem na bałtach. Teraz jaki trening mamy? MMA jakieś. Klik przy ścianie. Seminarium? Tak, seminarium. Nawet pół godziny Pawlak pokaże fronty. No a potem ja pokażę klincz. Lewy góra, pierwsza praca. Pracujemy sobie długim lewym. Lewy góra, puszczam. Daję sobie lewy góra, puszczam. Puszczam ściemę, daję prawy dół. Prawy. Prawa głowa. Prawy, lewa głowa. Ja będę z tobą, Kuba, robił. Dobra. Drillen, drillen. Lewy prosty, dół długi. Daję sobie lewy prosty. Wychodzę do góry. Króciutko, stawiam się. Ten obóz dałem sobie założenia, że będę sobie robił nowe rzeczy, próbował. Czyli nie przyjechałem tu bić ludzi i wygrywać rundy, tylko porobić sobie. Nauczyć się nowych rzeczy. To prawda, byłem na obozie grapplerskim, ale jeszcze pamiętam, jak się bijecie w tym stójce. Szkoda, że z salarinem nie pamiętam. Kojarzycie tą akcję.
wysokiej wykwalifikowani specjaliści zauważyli, że walczyłeś w Bajkucie. Bo to był tak krótki wycinek czasu, że więcej trwa zderzenie cząsteczki atomów w zderzaczu hadronów niż czas, w którym Bartosz spędził w stójce w tej walce. Nie? Czasu, jak jest zderzacz i cząstka w CERNie, subatomowa czy tam jakaś, już nie pamiętam, to Bartosz krócej był jeszcze w Bajkucie w tej walce w stójce. On mi kazał klinczować. Proszę cię, Arian, klinczuj, klinczuj go. Nie bij się w stójce. Lewy prosty, siemka, lewy, prosty. Proszę o nagranie, jak robi posadkę Paweł. Ale gówno. Gówno! Gówno to jest twoja stójka. Mój wody, wszystko co mamy do ochrania swojego ciała, zaczynamy z sparingi. Sparingi. Fajnie, dużo pracy, dobre tempo, jeszcze go złapię kiedyś. Dwie rundy zrobiłem, nie wiem czy mam więcej robić, czy o to chodzi. Fajnie, pokrywałem sobie rzeczy dość na nisko, a czasami trzeba zrobić flow. Ja nie traktuję tego jako sparingi, sparingi traktuję dziki. Jak jestem przed walką. Jak nie jestem przed walką, to se pykam. Kopę nawet na głowę. Tutaj miał być wstęp do trzeciego treningu, ale Kuba oczywiście nie włączył mikrofonu. Trzymało go jeszcze po czwartkowej nocy. Włączyłem, niech on tam w miarę aktywnie sobie pracuje. Ja mam zabierać tym łokciem, odkręcać sobie. Khabiba teraz będę tłumaczył, jedna, druga strona. Weź twojego imiennika! General Ever! Jedni mówią, że to słuchawki, a ja mówię Foxy Baby. Po co takie słuchawki? Żeby miał kontakt z bazą. Bo ja tu słucham wszystko, co mnie mówią. Odpowiedzi masz tam? Dawid do mnie mówi. Dasz? Rihanna. How much is your outfit? Ile kosztował? Legacy Speedbulla 199. Ranger Krupolski. Dostałem od ojca. Nałóżnik Asyxa. Jakieś 169 zł. Majtki House'a, 3 dychy, kompy, 6 par, rękawiczki KSW, za darmo odjeżdżają, opaska, 139 zł, no i to mój cały outfit. Jak ty to robisz, tobie tak łatwo, to teraz przychodzi. Mamy takie fajne czasy, że możecie wejść sobie do mnie na YouTube'a kilka lat wstecz i zobaczyć, że umiem codziennie. Ta 8 rano. No bo... Jeżeli teraz... Łapę za jedną, tak samo broń. Broń! Nie odczuję. Mistrzu, broń! Broń! Rozumiecie, o co chodzi? I to nie jest opłacona współpraca. Zaraz, nagraj ten wyraz twarzy. Cześć. Ja nie wiem, jak ktoś tego może nie umieć. Dagestańskich kajdanków. Ja się nie śmieję. Trenerze, czy dzisiaj też są sparingi przewidziane? Tak. Czy krążą pogłoski, że trener oszalał? Może. Ja wcale nie neguję tego stwierdzenia, bo ja uważam, że jestem na punkcie ciężkich treningów i przez to, jak tak mówią, to ja mam motywację, żeby robić jeszcze dłuższe treningi. Czyli co?
Zapasy się skończyły, teraz sparingi? Nie wiem właśnie, co tu trener wymyślił, ale coś szalonego. 3 minuty, pracuję o bziki minus 80. Na przykład zaczniecie sobie od ściany. Zaczynamy dowolną pozycję, łapiemy. Nie musicie za dwie nogi. Może być jedna noga, dwie nogi, clinch, jak chcecie. Zaczynamy sobie zadanie do sprowadzenia, do skontrolowania. Pamiętamy, że do momentu, w którym on będzie gdzieś na dupie i cały czas będzie wykazywał ruch i aktywność, to mamy pracę. Może być tak, że ta zadaniówka rozpocznie się na jednej akcji i skończy się na jednej akcji. I tak chciałbym, żeby było najlepiej, żeby jak zaczniecie jedną pozycją, żeby to już był młyn. Młyn, jedna akcja, za drugą akcję, odwracanie i nie. Ale jeżeli mam możliwość po prostu uciec spod tej klatki, to to robię. Się troszkę z Pawlakiem. Face to face. We see. Face to face musicie zrobić. Zniszczę cię, gościu. Zniszczę. Pawlak versus Pawlak. On jest trochę niebezpieczny. Pozycja bokserska teraz. Stary brudny bok. Jak chcecie, przybijcie sobie żółwika, jak nie, to nie. Chodzi o to, żeby nie było tak fajnie. Trening, zadanióweczki, było fantastycznie. Dobre rundki, poddania z świeżymi skoszalina. Nie, wszystko zrobiłem, firmówki, anakonda, darcy i balacha. Nic nowego nie wymyśliłem. Tylko to umiem. A jeszcze trochę gilotyny umiem.